witamy. Dzisiaj naszym gościem jest dr Piotr Sadowski, wykładowca Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Geografii i Gospodarki Przestrzennej, zamiłowania historyk, fotograf, podróżnik, krajoznawca. Serdecznie Cię, Piotrze, witamy. Witam. Moje pierwsze pytanie, taka moja ciekawość. Chciałbym, żebyś nam przybliżył właśnie, dlaczego akurat te rejony, gdzie się wychowałeś i dlaczego te rejony akurat tutaj są dla Ciebie ważne? To znaczy, tak się składa, że ja się urodziłem w Krakowie, ale rodzice pochodzą z Pcimia. Tam po prostu pracowali od młodości do emerytury. I ja przyjeżdżałem do Pcimia, do wujka, do babci na wakacje. Zawsze mi się te okolice podobały. Dlatego też, kiedy już byłem na studiach, a rodzice po emeryturze postanowili wrócić do Pcimia i tu zamieszkać, to się ani chwili nie wahałem i wróciłem razem z nimi. Przez 3 lata dojeżdżałem na studia, później na studia doktoranckie. W Pcimia nigdy to nie stanowiło jakiegoś większego kłopotu. No a ponieważ też w tym samym czasie mniej więcej rozmiłowałem się w turystyce, więc naturalnym było, że zacznę poznawanie Beskidów od tych najbliższych okolic. Pamiętam, że taki pierwszy cel to było wyjście na wszystkie góry, które widzę przez okno. I takim ostatnim szczytem, który zwiedziłem, był Lubogorz, gdzie byłem wtedy dwukrotnie, przemierzyłem wszystkie szlaki. No i tak od tego miejsca coraz dalsze wyprawy, poznanie całego naszego regionu, terenów wsi zamieszkałych przez Kliszczaków, bo jednocześnie z tymi moimi wędrówkami studiowałem literaturę krajoznawczą dotyczącą tych okolic. To mnie zawsze bardzo interesowało i tak stopniowo wciągałem się w Poznanie, później w badania regionalne, no i to kontynuuję do dzisiaj. Czyli Pcim jest jak gdyby miejscowością rodzinną twoich rodziców i dziadków. Rodziców, dziadków, pradziadków i jeszcze dalszych pokoleń. Piotrze, jesteś autorem licznych publikacji, monografii, opracowań dotyczących ziemi myślenickiej, ale niektórzy mają swoje ulubione dzieci. Która z twoich dokonań naukowych, publikacji jest ci najbliższa i najwyżająca niż? Czy jedną wyróżnić? Byłoby mi trudno, niewątpliwie. Tutaj raczej myślę, że każda z tych publikacji, które się udało popełnić, była jakimś cennym doświadczeniem. Od nawet nieraz drobnych takich przyczynkarskich artykułów, ale myślę, że dla zainteresowanych tematami regionalnymi, też ważnych, po monografię gmin. Zaczęło się w roku 2003, kiedy ukazała się monografia gminy Pcim, następnie w 2006 Sułkowice, później monografia gminy Jordanów z okazji 450-lecia miasta w 2013, to był koniec 13 jubileuszu, w 2014 roku i ostatnia monografia Lubnia. A z takich ważnych publikacji to jeszcze na pewno należałoby wymienić przewodnik Beskid Myślenicki, który pisałem wspólnie z kolegą Dariuszem Delongiem, przewodnikiem górskim. I każda z tych publikacji była jakimś doświadczeniem. Z takich kamieni milowych niewątpliwie Pcim, no pierwsza książka. I to od razu dosyć spora, licząca blisko 400 stron, gdzie właściwie uczyłem się, jak prowadzić badania historyczne. I to, co ja zawsze lubiałem jako geograf z wykształcenia, dużą część tej pracy spędziłem w terenie, to znaczy poszukiwałem materiałów, przeprowadzałem wywiady, pomiary dotyczące części przyrodniczej. Także to były takie dosyć interesujące doświadczenia. Następnie takim ważnym punktem był przewodnik, zupełnie inny typ książki, jak wspomniałem, napisany razem z kolegą, który chyba, tak biorąc pod uwagę skalę ogólnopolską, zyskał największą popularność, bo ukazał się w 2005 roku. No i rozeszły się 2 nakłady, nie było później do druku i w tej chwili pracujemy nad drugim wydaniem, bo jest bardzo silne naciski ze strony przewodników naszych kolegów i środowisk turystycznych są, żeby tą książkę wznowić. Ona będzie zupełnie w innym kształcie niż pierwsze wydanie. No i również takim cennym doświadczeniem była monografia Jordanowa, bo to była pierwsza taka książka, gdzie byłem zarówno współredaktorem, jak i współautorem tekstów i miałem możliwości pracowania w trochę większym zespole, nie tylko sam pisząc praktycznie większość tekstów, ale właśnie pracując z innymi autorami.
A jako redaktor miałem jednocześnie duży wpływ na ostateczny kształt. Jestem z tej książki bardzo dumny, podobnie zresztą z monografii Lubnia. Tutaj z kolei po raz pierwszy udało się tak dużo materiałów z archiwów zagranicznych zawrzeć w tej książce, gdzie mamy szczególnie rzeczy dotyczących wojen światowych, wykorzystane materiały właśnie nie tylko z Krakowa, nie tylko tu zebrane na miejscu, ale także pochodzące nieraz z bardzo odległych archiwów. Słuchając tego, co mówisz, to mam wrażenie, że twoja doba liczy więcej jak 24 godziny. Jak zamienisz czas na łączenie życia zawodowego, swoich pasji zawodowych, pracy zawodowej? Jak to wygląda? Staram się szczerze wypełniać kalendarz i niestety czasami długo nie śpię. Niestety tak jest, że czasu zawsze brakuje na wszystko, co by się chciało zrobić i żeby jeszcze coś z niego zostało na odpoczynek. Przede wszystkim traktuję takie badania jako hobby i na to poświęcam sporą część swojego czasu wolnego. Także dzięki temu jakoś mi się udaje ciągnąć to wszystko do przodu. Z tych wszystkich publikacji, które wymieniłeś, to wyłania się taki duży twój dorobek. Ja chciałem jeszcze wrócić do początków i zapytać cię właśnie, bo mówiłeś Kraków, Cim, student geografii, a kiedy zaczęła się ta właśnie ta pierwsza iskierka, ten zapał do historii? Jak to się zaczęło? Że właśnie teraz mam przed sobą te owoce monografii historyczne. Podjąłem studia geograficzne, bo bardzo lubiłem ten przedmiot w szkole. W zasadzie od szkoły podstawowej. Miałem później w liceum, wchodziłem do 12 liceum ogólnokształcącego w Krakowie. Miałem znakomitego nauczyciela, nie żyjącego już niestety, profesora Wojciecha Podkówkę, który był przewodnikiem górskim, zabierał nas na wycieczki. Startowałem w olimpiadach geograficznych i no stąd jakby było jasne, że powinienem, czy też najwłaściwszym byłoby dla mnie studiowanie geografii. Na studiach czułem się bardzo dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o część geografii powiązaną ze środowiskiem przyrodniczym, czyli geografię fizyczną, i ten też kierunek skończyłem. Natomiast zainteresowania historyczne były pośród tego wszystkiego też od bardzo dawna, ponieważ tak się składa, że w literaturze krajoznawczej, przewodnikach ta część przyrodnicza stanowi jakiś mały wycinek, ale więcej pisze się o historii. Czy to historii poszczególnych miejscowości, czy o wydarzeniach historycznych. I w zasadzie chyba większość osób, z którymi rozmawiam, nawet mieszkańców regionu, bardziej jest zainteresowanych historią niż częścią przyrodniczą czy geograficzną. W tą stronę też ewoluują monografie, w których, że tak powiem, tworzeniu brałem udział, ponieważ o ile w przypadku monografii Pcimia tam mniej więcej 1/3 to jest część geograficzna, teraz ostatnio tej części geograficznej jest nieco mniej na rzecz właśnie historii, która jako wydarzenia minione dotyczące nierzadko dziadów, pradziadów, jakichś dawnych epok, bardziej interesują mieszkańców regionu. W sumie tą historią ogólną się interesowałem już też w liceum, gdzie mieliśmy profesorów historii znakomitych i prowadzili zresztą tak zwane wykłady monograficzne na tematy historyczne, które poszerzały naszą wiedzę uczniów, ponieważ szkoła miała wtedy autorski program. I wtedy już kierunkowały takie pierwsze zainteresowania dziedziną, której nie studiowałem, ale w której czuję się dosyć dobrze. I tutaj z takich jeszcze wydarzeń, które by należało przytoczyć, to kurs przewodników beskidzkich. Kurs w krakowskim studenckim kole przewodników górskich, gdzie odbywał się w latach 1995-97 i tam właśnie mieliśmy taką przygodę związaną z tokarnią. Wyszliśmy tutaj spod dworu Targowskich, wysiadłszy na przystanku, zwiedziliśmy stary jeszcze kościółek, zresztą otworzył go nam pan Józef Wrona, pokazał świątynię i następnie szliśmy, to był marzec, szliśmy w śniegu na Jaworzyny i tam zostałem poproszony o omówienie bitwy partyzanckiej, która się wydarzyła na Zawadce, w sposób taki krajoznawczy jak przewodnik opowiada. No i pech dla grupy chciał, że ja byłem na świeżo po lekturze wspomnień właśnie z Zawadki, więc mogłem te wydarzenia przedstawić bardzo szczegółowo. Trzymałem ich tam w tym śniegu po kolana ponad pół godziny. No i tak do mnie przygnęło, że interesuje się partyzantką. Poproszony zostałem o opracowanie takiego skryptu dotyczącego właśnie II wojny światowej dla przyszłych adeptów przewodnictwa. I on zresztą do dzisiaj krąży, chociaż wymagałby już dosyć solidnej aktualizacji. I
wtedy jakoś tak się złożyło, że byłem też proszony o prowadzenie wykładów z tematów związanych z II wojną światową, później także z I wojną światową, pod wpływem lektur, które zaczęły się pojawiać, bo jeszcze kilkanaście lat temu o I wojnie światowej w naszej literaturze nie było prawie nic takiego popularnego, a teraz już takie książki powstają i to całkiem są liczne. I właśnie wtedy postanowiłem zawęzić zakres zainteresowań do okresu wojen światowych, czy może szerzej do wydarzeń różnych militarnych, takich bardzo burzliwych, które dotykały te tereny, ale z nastawieniem na II wojnę światową, na działania partyzanckie, kampanię 1939 roku. I to mniej więcej robię do dzisiaj. Kolejna taka rzecz to było spotkanie z Robertem Kowalskim, z prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Targu, do którego trafiłem troszeczkę przypadkowo, szukając publikacji, które oddział wydał. I okazało się, że robimy mniej więcej to samo na różnych terenach, nie wiedząc nic o sobie wzajemnie. Zapisałem się do towarzystwa, wtedy jeszcze Komisji Historii i Wojskowości, później ona się przeistoczyła w oddział PTH. I właśnie prowadziliśmy te badania razem. I tu były kolejne cenne doświadczenia właśnie jakby wzbogacające te moje dotychczasowe doświadczenia. No i tak się stopniowo zaczęło. Badania do pracy doktorskiej poprawiły warsztat naukowy, praca doktorska oczywiście z dziedziny geografii. Natomiast współpraca z kolegami z Towarzystwa Historycznego, między innymi z Dawidem Golikiem, dzisiaj pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, Te wszystkie czynniki spowodowały, że doskonaliłem swój warsztat badań także jako historyka. Zacząłem jeździć po archiwach, ściągać materiały z archiwów zagranicznych, no a ostatnio też osobiście wyjeżdżać i korzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych za granicą. Także to wszystko się rozwijało stopniowo i historia jest długa, skomplikowana, ale ważne, że biegnie to wszystko do jakiegoś szczęśliwego finału w postaci publikacji. Piotrze, jesteś człowiekiem niezwykle energicznym i konsekwentnym w działaniu. Proszę mi powiedzieć, czy brak dofinansowania w jakiś sposób wpływa na ilość tych prac, na jakość tych prac, czy może nawet na to, że pewne rzeczy nie są realizowane w Twojej pracy naukowej? Czy nie? Czy nie masz takiego problemu? Znaczy, problem zasadniczo nie mogę powiedzieć, że nie istnieje. Bo byłoby miło mieć dosyć szeroki budżet na różnego rodzaju działania, na wyjazdy. Natomiast faktycznie realizuje się to w postaci hobbystycznej, z własnych środków, w dużej mierze, czasami zyskując jakieś dofinansowanie, a czasami takie badania wpisuje się do, na przykład do budżetu monografii, która powstaje. No i wtedy na pewno jest pewne rzeczy łatwiej podejmować, pewne wyzwania. Teraz też technologie, które postępują na świecie i pewnego rodzaju zwyczaje, które się zmieniają, sprzyjają badaczom. Na przykład nie wyobrażam sobie, no dawniej, kiedy się korzystało z materiałów archiwalnych, trzeba było wszystko notować ołóweczkiem albo zamawiać bardzo drogie reprodukcje tychże materiałów w specjalnych pracowniach. Obecnie większość archiwów pozwala już na przykład wykonywać fotokopię materiałów archiwalnych i tak. No, można powiedzieć, że jeżdżąc po różnych archiwach w ciągu ostatnich kilku lat zgromadziłem, nie przesadzę, jeżeli powiem, że kilkadziesiąt tysięcy stron różnych archiwaliów dotyczących właśnie głównie wydarzeń wojennych, ale nie tylko. No i mam to w swojej bazie, mogę z tego korzystać na bieżąco w zasadzie w każdej chwili. Także to na pewno obniża znacząco koszty, zarówno jeżeli chodzi o sam pobyt w archiwum, jak i o materiały, z których się korzysta. A Twoje największe osiągnięcie, takie badawcze, naukowe, którego mógłby Ci pozazdrościć każdy polski badacz, historyk, dotyczący właśnie ziemi myślenickiej, czy nawet tokarni w tym aspekcie pierwszej czy II wojny światowej? To znaczy, z takich osiągnięć dużego kalibru, to no nie wiem, ja się nie lubię chwalić za bardzo, ale... Są to raczej drobne rzeczy, które składają się na jakby duży całokształt. Bardzo się cieszę, że udało się z tych wszystkich badań, dociekań, przy pomocy także wielu kolegów, kolega Łukasz Storzek, który był w Londynie w archiwum i tam przeprowadził kwerendę niejako na moją prośbę, ponieważ no nie miałem wtedy możliwości wyjazdu do tego archiwum. Pozyskał tam wiele różnych materiałów. Inni koledzy, którzy
pomogli. To wszystko spowodowało, że dało się uzyskać na przykład zupełnie nowy krajobraz kampanii 1939 roku. Inny niż ten znany z publikacji. Nie jakoś diametralnie inny. Powiedziałbym, że raczej chodzi tutaj o uszczegółowienie pewnych wydarzeń, czasami takich bardzo lokalnych, jak na przykład zdobycie informacji o wypadzie ułanów z 24 pułku wieczorem 3 września pod Łętownią koło potoku Strączy na Niemców. O tym nic nie było wiadomo. Pierwszy wypad żołnierzy polskich na Spytkowice 1 września. Też był to fakt znany tylko, powiedzmy, lokalnej ludności, że coś 1 września się działo, ponieważ literatura raczej wspominała drugi wypad 12 pułku piechoty z 2 września. Wiele takich drobiazgów właśnie udało się uszczegółowić i to bardzo cieszy, z tym, że są to materiały, które w tej chwili opracowuję. Z trochę dalszych okolic bardzo się cieszę, że jestem tym, który zidentyfikował w około 2005-2006 roku w terenie ślady twierdzy Landskorona. Do Landskorony jeździ się między innymi po to, żeby oglądać wojny zamków, które są na górze. Przede wszystkim może jednak żeby zobaczyć architekturę drewnianą, która tam się znajduje, ale wielu turystów odwiedza też górę landskorońską i stojące tam ruiny zamku starostów landskorońskich, którzy między innymi władali od XV do końca XVIII wieku Więciówką czy Zawadką, byli zarządcami tych terenów. Natomiast nikt nie zwracał uwagi do tej pory na to, że oprócz zamku tam jeszcze coś jest. I właśnie tutaj bardzo przydaje się wiedza geograficzna i moje doświadczenia z czasu pisania pracy magisterskiej, później doktorskiej u pani profesor Krystyny German, która jako geomorfolog nas znakomicie do pewnych zagadnień przygotowała. I kiedy prowadziłem badania, a moje obydwie prace dotyczyły Pcimia i praca magisterska i gminy Pcim praca doktorska, nauczyłem się rozróżniać formy antropogeniczne od tych pochodzenia naturalnego i dostrzegłem, że właśnie wokół zamku są dziwne formy, ale pochodzenia na pewno nienaturalnego, czyli stworzone ręką człowieka. Na podstawie zdjęć lotniczych? Nie. Busola, mierzenie i zrysowanie na plan i okazało się, że wokół zamku, który w sumie jest nieduży, bo zajmuje obszar jakichś 30 na 40 metrów, właściwie ruiny zamku, dookoła zamku mamy fortyfikacje poligonalne, fortyfikacje bastionowe rozłożone na powierzchni blisko 4 hektarów. Ostatnie wzmianki o tym, że tam coś było w postaci twierdzy austriackiej czy więzienia, pochodzą z początku wieku XIX. Później zamek był rozbierany, później się pojawiała literatura i pisano tylko o zamku, a te fortyfikacje, których budowę zapoczątkowali zebrzydowscy w XVII wieku, ale tak naprawdę zaczęli rozwijać konfederaci barscy. I to jest kolejny ważny epizod dotyczący naszego regionu. A dokończyli budowy tych umocnień Austriacy już po pierwszym rozbiorze Polski, że te fortyfikacje to jest coś dużego i w tej chwili współpracujemy z gminą Landskorona, żeby właśnie te umocnienia, te fortyfikacje nowożytne uczytelnić i udostępnić turystycznie. Właśnie udostępnianie turystyczne obiektów militarnych to jest czymś, czym się zajmuję poniekąd zawodowo, bo jestem wykładowcą w Instytucie Rekreacji i Turystyki i właśnie militarna turystyka kulturowa to jest taki mój konik obecnie. Cieszę się, że wymieniłeś Landskoronę, bo jestem świeżo po wizycie tam i właśnie brakuje monografii Landskorony. Także jest to chyba polecenie. Są przymiarki, żeby taka monografia powstała. Także już tam zespół się zbiera i być może w niedługim czasie będzie książka o tej miejscowości, a myślę, że warto, bo ma bogatą historię. Dokładnie. Ja chciałem, bo tu opowiadasz właśnie o tym, jak zbierasz materiały, jak pracujesz, jak zaczynasz pracę nad jakąś publikacją, jak zbierasz materiały, gdzie tego szukasz, oprócz powiedzmy tam internetu, bo na przykład na ostatnim wykładzie zrobiłeś na nas wrażenie tym, że dotarłeś do fotografii zrobionych przez Niemców. Tutaj w 1939 roku, do których do tej pory nie było dostępu. Właśnie chciałem zapytać, czy możesz nam przybliżyć, jak wygląda ta metoda? Jak najbardziej. Nie jest to jakaś tajna metoda, ani skomplikowana, aczkolwiek wielu robiących podobne badania stara się, nie wiem, pomijać niektóre rzeczy z różnych przyczyn. Mianowicie, wiadomo, że należy zacząć od studiów tego, co już opublikowano, czyli zbiera się literaturę dotyczącą okolicy i posiadam sporą biblioteczkę na temat regionu. Jeżeli czegoś w tej biblioteczce brakuje, to szukałem czy w Bibliotece Jagiellońskiej, czy bliżej w muzeum w Myślenicach. I
Literatura to jest jakby podstawa. Trzeba poznać literaturę, żeby wiedzieć, co zrobiono do tej pory i czego szukać dalej. No a później są wizyty w archiwach. Niektóre planowane, to znaczy jedzie się do archiwum mając właśnie teraz ta informatyzacja postępująca powoduje, że są całkiem dobre bazy danych i można już wyszukać informacje przed wyjazdem do archiwum, czyli przygotować się do wyjazdu, wyszukać sygnatury i znakomicie to ułatwia pracę i jednocześnie oszczędza czas. Natomiast czasami jest tak, że wychodzą jakieś perełki w archiwaliach, gdzie byśmy się tego nie spodziewali, na przykład z tematów wojennych, to znaleziono właśnie dosłownie miesiąc temu przypadkiem zdjęcia lotnicze z węgierskiej górki niemieckie w archiwach jednej z dywizji, która tam wcale nie walczyła. Jakoś przypadkiem trafiły do innej teczki i tam się zachowały. Naprawdę wychodzą czasem ciekawe rzeczy. Wyszła też na przykład relacja Niemca wziętego do niewoli w Spytkowicach, o którym pisał w swoich wspomnieniach generał Skibiński, że taki jeniec był. Teraz już wiemy, jak się nazywał i w jaki sposób dostał się do niewoli. Z takich rzeczy, którymi się być może troszeczkę różnie od historyków, ale też zawodowych, ale też oni coraz bardziej to dostrzegają, że jest taka potrzeba. Znaczy w ogóle tak, z historykami zawodowymi współpracuje się znakomicie i cieszy, bo ja dla nich jestem amatorem, to znaczy nie jestem z wykształcenia historykiem. Wielu z nich docenia pracę właśnie takich lokalnych historyków, regionalistów. Aczkolwiek tutaj doświadczenia też mam różne, niemniej jednak większość przypadków jest taka, że ta praca jest w jakiś sposób doceniana, moja czy kolegów. Natomiast co ja robię w terenie? Też nauczony dzięki studiom geograficznym, obserwacja przestrzeni, obserwacja krajobrazu, obserwacja zmian w krajobrazie na podstawie dawnych materiałów kartograficznych oraz zdjęć lotniczych, które też się pozyskuje, są w archiwach gdzieś tam zagrzebane i znakomicie widać, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat na zdjęciach lotniczych. Jak ta przestrzeń się dynamicznie zmienia. Chodząc z kolei w teren, przeprowadzam wywiady z mieszkańcami, którzy pamiętają jeszcze wydarzenia przedwojenne, czy rok 39, takich osób już jest niestety bardzo mało, czy inne wydarzenia z okresu II wojny światowej. I o ile u historyków bardzo często, zawodowych, bardzo często te relacje zbierane po latach u osób, które gdzieś tam luźno były jakimiś obserwatorami, nie mają dużego znaczenia, czy na pewno nie mają większego znaczenia niż materiały, które powstały w epoce, to uważam, że po zweryfikowaniu w oparciu o kilka relacji są bardzo cennym źródłem, szczególnie takim źródłem, które potrafi dokładnie umiejscowić pewne zdarzenia w przestrzeni. I to jest bardzo cenne. Kolejna rzecz to właśnie wspomniane zdjęcia. To jest też łód szczęścia, ponieważ zdjęcia pojawiają się najczęściej na aukcjach internetowych zagranicznych. Są to zdjęcia wykonane przez żołnierzy Wehrmachtu w 1939 roku i te zdjęcia po prostu trzeba, mówiąc kolokwialnie, wyłuskać oczami. Jeżeli pojawiają się, a bardzo często są źle opisane, na przykład jest opisany Tarnów, a jest jakieś zdjęcie z okolic Lwowa, albo jest opisane Słowacja, a jest zdjęcie spod Jordanowa, więc nie ma precyzyjnych opisów, jednak pewne nazwy topograficzne pojawiające się tam właśnie takie jak Lwów, Tarnów, czy Bochnia, czy Jordanów, są wskazówką, że może chodzić o jedną z jednostek, które walczyły tu w okolicy. No i wtedy cała seria jest przeglądana pod kątem zgodności jakby krajobrazowej. A mamy to szczęście, że mieszkamy w górach i nie jest to krajobraz płaski czy falisty, tylko co pewien czas trafia się jakiś taki wierzchołek, który jest charakterystyczny w swoim kształcie. No i tu z kolei przydaje się doświadczenie turystyczne, bo bardzo szybko można skonfrontować, gdzie ten wierzchołek się znajduje, z której pozycji zdjęcie było robione i jakiego zdarzenia dotyczy. Naprawdę wychodzą bardzo fajne rzeczy, aczkolwiek mam całkiem sporo zdjęć, o których wiem, że pochodzą z tych okolic, ale stanowią ciągle wyzwanie, jeżeli chodzi o ich umiejscowienie w przestrzeni. Naukowiec nie może przestać zadawać pytań, Piotrze. Masz ogromne plany, ale co w najbliższym czasie będzie dla czytelników? Co przygotowujesz dla czytelników? No nie ukrywam, że pracuję nad kilkoma tematami równolegle. Tak jest, taką mam metodę pracy od lat i to jest tak, że robi się jedną rzecz, a w międzyczasie podrabia się jeszcze inne, żeby gdzieś tam były gotowe. W tej chwili jako projekt taki z zewnątrz, to monografia jednej z gmin, trochę dalej położonych, nie będę może mówił której, żeby nie zapraszać, powiem tyle, że blisko Babiej Góry, być może za rok, dwa coś powstanie, mam być redaktorem tej pracy.
Natomiast z planów takich związanych tu stricte z naszym terenem to jest wznowienie monografii Pcimia. Dawna monografia ma już 15 lat i najwyższa pora, żeby tą monografię wznowić. Właściwie nie tyle wznowić, co trzeba ją chyba napisać od nowa, bo wtedy miałem sporo materiałów zgromadzonych do książki, a no teraz jest ich znacznie więcej i ja nie wiem, czy się zmieszczę na 800 tysięcy stronach z opracowaniem. To się okaże, natomiast ja mam taki zwyczaj, że jeżeli zgromadzę jakieś materiały, staram się je wykorzystać w sposób no taki maksymalny, to znaczy napisać wszystko, co z nich można. Bardzo lubię szczegóły i dlatego też no, tych szczegółów nie unikam w opracowaniach. Być może to jest jakiś walor, być może dla kogoś innego będzie to nudne i przydługie, nie wiem. Pewnie będzie zdanie i takie obok siebie, ale właśnie monografia Pcimia, wznowienie jej to jest jakby nasz cel i już tutaj prowadziliśmy rozmowy w Pcimie na temat jej wydania w przyszłości. No i tematy, które mi jeszcze leżą na sercu bardzo, to jest opracowanie roku 1939. Nie ukrywam, że też pracuję nad publikacją dotyczącą bitwy pod Jordanowem w tej chwili, ponieważ no, na prośbę potomków żołnierzy, którzy walczyli na Wysokiej, to robię. Natomiast oczywiście szersze opracowanie kampanii od granicy pod Jabłonką do okolic Bochni też jest na tapecie rozgrzebane i w perspektywie roku, dwóch pewnie się uda skończyć. A na przyszłość jeszcze mam tematy przecież związane z rokiem 1945, ponieważ no, chyba byłem jednym z pierwszych badaczy tu w południowej Polsce, którzy pozyskali materiały z archiwów rosyjskich. To dzięki z kolei pomocy Rosjan, którzy mają wolny wstęp do archiwum, a obcokrajowiec musi mieć pozwolenie ministra obrony Federacji Rosyjskiej. Udało się pozyskać sporo archiwaliów z Rosji właśnie. Są to rzeczy bardzo ciekawe, zwłaszcza jak mam możliwość porównania ich z relacjami miejscowymi czy z materiałami niemieckimi. Także myślę, że jest to praca na najbliższe kilka, jeżeli nie kilkanaście lat. Na pewno nie będę się nudził. Czyli nie musimy się obawiać, że nie będziemy mieć nowych pozycji do czytania. Piotrze, dziękujemy za dzisiejsze przybycie i krótkie, jak gdyby zapoznać się z tym, co robisz, no bo jest tego naprawdę, jest tego ogrom, moglibyśmy tutaj pewnie o tym wszystkim długo dyskutować. Będziemy mieć, proszę Państwa, okazję usłyszeć wykład doktora Piotra Sadowskiego 20 października o godzinie 19 w cyklu Strażnica Kultury na temat bitwy pod Załatką. Na to spotkanie bardzo serdecznie zapraszamy. A dzisiaj dziękuję za przyszłość. Ja też dziękuję, dodam tylko, że bitwa pod Załatką to kolejny fenomen, bo tu z kolei istniało wiele różnych relacji. Ja pochodziłem po Załatce od 2000 roku, zbierałem relacje. To już było dosyć późno, natomiast udało się połączyć różne relacje w jednolity obraz bitwy, co też przedstawię w czasie prelekcji. Pięknie. Dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze raz. 20 października, godzina 19, Dwór Targowski w Tokarach. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję.